Dzień dobry wszystkim. Czy mi widać, czy mnie słychać? E, witam wszystkich serdecznie. Dajcie znać, czy zrywa, czy jest jakiś delay w obrazie, czy jest delay w audio, zanim zaczniemy naparzać tutaj kolejnymi newsami. Witam wszystkich serdecznie w poranku z Okiem Dewa, e, czyli podsumowanie newsów, które zazwyczaj nie w, zmieściły się w shortach, nie zmieściły się w dłuższych spodniach, nie zmieściły się, przepraszam nie zmieściły się w osobnych materiałach tylko tak się pozbierały że tak powiem z tygodnia jak już jak już wspominałem wcześniej to w tego typu porankach właśnie zbieram wszystkie newsy, które się wydarzyły w ostatnich kilku dniach i podsumowuję je po prostu jednym rzutem. Natomiast większe materiały, większe, bardziej głośne artykuły, czy też właśnie doniesienia będą produkowane osobno. Także jeżeli coś się nie znalazło w tym wydaniu, to będzie w następnym bądź też. W osobnym materiale i następny już poranek zapowiadam na poniedziałek, na siódmą oczywiście, także witam serdecznie, cześć Jasin, cześć Enanomasta, cześć Regito, cześć Michał, cześć Molsman, cześć Morfiniusz, cześć Zbyszard, witam absolutnie tutaj wszystkich, to jeszcze od razu... Też chcę podziękować tym, którzy oglądają ci, ty, tym którzy subskrybują, lajkują, udostępniają i też wspierają, jak właśnie ci wspaniali ludzie, którzy tutaj wysupują też trochę pieniędzy na to, żeby kanał był w miarę samoutrzymywalny i do tego poziomu już dochodzimy. Także wielkie dzięki z, z reklam na YouTubie i wsparcie na patronajcie już tak w miarę wychodzę na zero, także to już jest dla mnie duży sukces, że właśnie mogę z tego po prostu opłacić opłacić tutaj pracę Łukasza izy, którzy w współdzielała produkują grafiki, tworzą tutaj montaże i tak dalej. I tak o tej porze się śpi? Nie wszyscy. I jeszcze jedna informacja oczywiście, jeżeli ktoś jest patronem bądź wspierającym na YouTubie i jest na poziomie senior dev lub wyżej, wspiera dłużej niż 2 miesiące, przysługuje mu taki oto gustowny kubeczek 330 ml, który całkiem dobrze się trzyma i wytrzymuje zmywanie w zmywarce, dobrze się z niego pije. Także, właśnie a propos. Po prostu napiszcie do mnie maila albo napiszcie na Discordzie prywatnie wiadomości, po prostu dane, gdzie mam wam taki kubek wysłać. Cześć Bojo. cześć Michał Kucharczyk, cześć Kasper Gawlik. I jeszcze jedna informacja: oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie tutaj od początku streama, no to ten cały materiał będzie będzie też zamieszczony normalnie jako film na YouTube z obcięciem prawdopodobnie tam jakichś przerw innych wydarzeń technicznych, które mogą gdzieś tam mieć miejsce w trakcie. I no w sumie jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Na sam początek oczywiście zapraszam, zapraszam tutaj wszystkich na nagica. Czyli w tym roku Game Industry Conference już od przyszłego piątku masa masa ciekawych wykładów, paneli dyskusyjnych jest tego naprawdę dużo. Też tam będę będę się kręcił po PGA. Będę, jak, jak zwykle, robił relacje i z PGA i z Giza. Co prawda z PGA krótszą, dlatego, bo moim celem tam głównie jest właśnie Game Industry Conference. Gic czy też geek różnie czytamy, zazwyczaj geek i w piątek o 13 będziemy mieć panel o programowaniu na wiele platform i gdzieś tutaj chyba o 15.00 będzie mój wykład na temat Data Oriented Programmingu w Unrealu, tak więc to są moje wykłady na, na, ten, na ten cały spęd, natomiast no generalnie wykładów są z tego co widzę, ponad 150, także będzie, wydaje mi się, dość interesująco. Zapraszam. No a teraz myślę, że możemy już przejść do konkretów. Więc pierwszy news, który tak wpadł mi tutaj w oko, to prawdziwe koszty piractwa opisywane na Ars Technika. I od początku istnienia branży toczy się debata na temat rzeczywistego wpływu piractwa na legalną sprzedaż tytułów. Niektórzy wydawcy próbują argumentować, że każde nielegalne pobranie gry powinno być traktowane jako utracona sprzedaż, co też nie do końca jest prawda, bo dużo ludzi testuje, gdy nie ma DEMA, testuje grę na piratach, że tak powiem, a potem kupuje. Tak wygląda dość popularny. Nie, e, dość często tak to wygląda właśnie w naszym regionie w ogóle, w, na Czechach, Słowacji, Polsce i Rosji. Tak przynajmniej kiedyś stanowiły dane. E, I z drugiej strony przeciwnicy twierdzą, że większość piratów i tak nigdy nie rozważyłaby zakupu legalnej wersji, e, lub że piractwo może w rzeczywistości być przydatne jako narzędzie promocyjne, e, oparte na właśnie szeptanym marketingu, czy tam poczcie pantoflowej, zwa jak zwał. Chociaż prawdziwy wpływ piractwa na przychody ze sprzedaży prawdopodobnie mieści się gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, to precyzyjne określenie finansowych skutków piractwa dla danej gry zawsze było trudne. Jednakże niedawno opublikowane badanie wykorzystuje kraki łamiące zabezpieczenie DRM-Denuvo jako swego rodzaju naturalny eksperyment dotyczący sprzedaży gier w światach przed i po i wyniki sugerują średnią proporcjonalną utratę przychodów na poziomie około 19%. Także to, to wydaje się po pozbieraniu naprawdę wielu danych jako coś sensownego. W każdym tygodniu od premiery, jeżeli dostępny jest krak, co sugeruje, że skuteczny DRM może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe firmy. No 20% przychodów to jest jednak sporo. I tutaj jest to odniesienie do badania The Revenue Effect od Denuvo Digital Rights Management on PC Video Games opublikowane w recenzowanym czasopiśmie Entertainment Computing analizuje 86 różnych gier chronionych Denuvo wydanych na platformie Steam między wrześniem 2014 a końcem 2022. Próba obejmuje wiele gier, z których zabezpieczenia de przetrwały przez co najmniej 12 tygodni. Kiedy to nowa sprzedaż dla większości gier spada do nieistotnych ilości, I faktycznie tak jest, że absolutnie większość sprzedaży pudełkowej i też elektronicznej, jak się okazuje, to są pierwsze 3 miesiące. Jeżeli przez pierwsze 3 miesiące nie zarobicie na grze, to prawdopodobnie nie zarobicie już w ogóle. Często tutaj wręcz się stosuje zasada Pareto i to już widziałem dla wielu tytułów, przy których pracowałem albo które analizowałem, że tak naprawdę pierwsze trzy miesiące to jest między 60 a 70% sprzedaży. Jeżeli w tym czasie sprzedaż jest kiepska, to potem już będzie tylko absolutnie gorsza. Czasami są wyjątki i taką dużą anomalią był Helldiver's Seal, gdzie na samym początku były problemy, jeszcze ta gra się dobrze nie rozpędziła, a potem ze względu na prowadzoną powiedzmy fabułę tego globalnego konfliktu, gracz przybywało, co było nienaturalne wręcz do tego stopnia, że artykuły analityków tutaj opisywały to jako absolutną anomalię. Także to jest taki wyjątek potwierdzający regułę. I kluczowe jest to, że obecność i lub konkretny moment dostępności kraka nie mogły być skutecznie przewidywane na podstawie takich cech, jak cena czy oceny krytyków. To sprawia, że istnienie kraka jest praktycznie takim zewnętrznym, egzogenicznym wydarzeniem, które można wykorzystać do skutecznego rozdzielenia przychodów gry. W świecie bez piractwa, to znaczy przed udostępnieniem Kraka de novo i w świecie pełnym piractwa po wydaniu Kraka, czyli tutaj, jakby, z racji tego, że to jest taki mocny czynnik zewnętrzny też w całym ekosystemie sprzedażowym, no to ta próba jakby ma tutaj sens. I po zastosowaniu złożonych modeli statystycznych do danych, badań stwierdza, że przychody w tygodniach następujących po wydaniu Kraka są niższe niż oczekiwania bazowe dla gier niezłamanych w tym samym okresie, te negatywne efekty Kraka. Na przychody, które są wysoce statystyczne, statystycznie istotne, czyli mają tam p mniejsze od 0,01, czyli jakby próba statystyczna jest stabilna, można powiedzieć. Nie ma wysokiego współczynnika entropii, sugeruje, że pojawienie się kraka zmniejsza przychody w stosunku do scenariusza, właśnie bez kraka, czyli wciąż. Piractwo po prostu powoduje generalnie straty finansowe dla firmy i jest to około właśnie 20% uśredniając te wszystkie Powiedzmy statystyki związane z tempem sprzedaży. To, ile pieniędzy wydawca może spodziewać się, jeżeli chodzi o utratę z powodu kraka, zależy w dużej mierze od tego, jak szybko gra zostanie złamana. Według badania, gra chroniona, denowo złamana w pierwszym tygodniu po premierze, może spodziewać się około 20% niższych przychodów, gdyby DRM zostało. Um... Pozostało, podczas gdy Krak 6 tygodni po premierze gry kosztuje szacunkowo już tylko 5% teoretycznych całkowitych przychodów. Czyli, no właśnie, widać tutaj, że skoro Krak pojawia się w pierwszym tygodniu, no to tracimy 20%. Jeżeli po półtora miesiąca, no to już tracimy tylko 5%. Czyli widać tą średnią, jakby tutaj, to tempo sprzedaży, jak bardzo istotne jest sprzedawanie po pełnej cenie i jak bardzo istotne jest sprzedawanie Właśnie bez obecności Kraka na rynku w pierwszych, właśnie tygodniach, jak, jak to jest istotne, tutaj właśnie widać z tych badań, i po 12 tygodniach na was jest na tyle nieistotna, że deweloperzy mogliby usunąć niepopularne systemy DRM przy minimalnych stratach. Czyli jak widzicie, to jest też ciekawe badanie pod tym kątem, jak długo ewentualnie DRM, jak długo de powiedzmy powinno być w grze. No i to jest wprost powiedziane tutaj 12 tygodni, to jest większość sprzedaży gry i po tym czasie, po trzech miesiącach można by było us usuwać wszystkie zabezpieczenia, bo i tak nie ma to znaczenia dla sprzedaży. Dane z badania potwierdzają publiczne oświadczenia twórcy nowo firmy Irdeto dotyczące konieczności ochrony DRM w kluczowym okresie po premierze gry. Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z danymi badania novo realizuje właśnie ten cel. Medianowe gry chronione denowo tracą prawie zerową sprzedaż z powodu piractwa, ponieważ ochrona częściej niż rzadziej pozostaje niezłamana w tym początkowym 12-tygodniowym okresie. Z drugiej strony w świecie bez zabezpieczeń badanie prognozuje, że gry mogły się, mogłyby się spodziewać około 20% tutaj spadków przychodów. Niezależnie od tego właśnie czy te systemy DRM, takie jak Nenuvo, powiedzmy, mają dla Was znaczenie, bądź nie potencjał ochrony przed tego rodzaju stratami w przychodach jest czymś, czego główni wydawcy nie są w stanie je zignorować, dlatego właśnie te systemy gdzieś tam są instalowane. Co prawda jest tutaj duży problem właśnie z tymi zabezpieczeniami, bo one sprawiają, że gra działa gorzej i wolniej. No niestety, dalej te systemy są niedoskonałe i powodują właśnie spadki wydajności gry. I tutaj jeszcze na subreddicie Crackwatch wymienia się 28 gier chronionych de novo, wydanych do tej pory, z czego 26 pozostaje niezłamanych, dwie zostały złamane poza 12-tygodniowym oknem od premiery. Jak widać w tym badaniu, tego rodzaju solidna ochrona może być warta znacznych kwot dla wydawcy gier, które obawia się piractwa. Także stąd właśnie widzicie, dlaczego mamy to de novo, kiedy jest sens je usuwać. Um. Jasin, jak dużo firm faktycznie usuwa danowo, czy raczej się tego nie robi? Raczej się to robi, bo gracze strasznie hajtują grę, jeżeli tego nie robi. Jeżeli tylko po prostu jest jakikolwiek support po tych pierwszych trzech miesiącach, no to przeważnie się to usuwa. To nie jest duże wyzwanie. To jest zazwyczaj modyfikacja inicjalizatora. Inicjalizatora całego systemu. Jeżeli się go wytnie, albo po prostu zbuduje się z odpowiednim parametrem, to jest tyle roboty. Także usuwanie de novo z projektu y, zwykłą flagą to jest moment. Gorzej, jeżeli on gdzieś jest tam bardzo głęboko zaszyty, to trzeba trochę pomodyfikować kod i tam troszeczkę więcej się z tym podudrać, ale dalej to nie jest takie ciężkie. Więc to jest raczej tylko kwestia, czy wydawca bądź deweloper dostanie instrukcję, tam wyśle instrukcję do któregoś z programistów, ej usuńcie to. Nie? Także to, to nie jest dużo. E, Mohun, jakby faktycznie usuwali DRM po 12 tygodniach, to obstawiam, że okno sprzedażowe by się przesunęło i sporo osób, które chcą zapłacić, i tak by czekało na wycofanie zabezpieczeń. Nie, właśnie no niestety nie. Dlatego, bo e, jak ostatnie statystyki pokazują, jeżeli gracze mogą dostać tytuł wcześniej przed wszystkimi. E, patrząc, jak sprzedaje się Advanced Access, e, to absolutnie to nie jest prawda. E, tutaj liczby pokazują zupełnie co innego. Po prostu gracze chcą mieć grę jak najszybciej. Nawet przed oficjalną premierą są w stanie za to dopłacić. E, także te 12 tygodni po prostu dalej ma sens. E, Amirzejaj, dzień dobry. E, cześć Adrian, cześć Matt, cześć Radosław e, i idźmy dalej. E, twórcy Payday 3 przyznają się do porażki. E, rok po katastrofalnej premierze, twórcy e, Payday 3 przyznają, że gra sprawiała wrażenie niedokończonej. Sprawiała wrażenie niedokończonej, to jest bardzo Politycznie powiedziane, dlatego, bo gra po prostu była strasznie zrypana na starcie. Były problemy techniczne, były problemy z połączeniem. Sam system gry był znacznie gorszy niż to, co osiągnięto w dwójce, i to są właśnie wady tego, że przy dobrze rozwiniętej grze usłudze, e, tworzenie nowej iteracji praktycznie nie ma sensu. Lepiej supportować tą, która jest i patrzeć po prostu kiedy popularność poprzedniego tytułu spada, tak żeby sobie dopracowywać cały czas kolejną, a tutaj twórcy zbyt chyba szybko chcieli zarobić na nowej części i powiedzenie, że premiera właśnie trzeciego Paydaya była po prostu zła, no to samo w sobie z niedopowiedzeniem, gra została wydana z tak wieloma problemami, że dyrektor generalny Starbreeze musiał publicznie przeprosić, sytuacja tylko się pogarszała, ponieważ aktualizacje mające na celu rozwiązanie problemów zgłaszanych prze, przez gracze były też regularnie opóźniane. Stąd też jeden z właśnie dyrektorów gry wyleciał. Teraz ponad rok od premiery Starbase po raz kolejny przyznaje, że premiera była katastrofalna, a gra pod wieloma względami sprawiała wrażenie niedokończonej. I tutaj cytat z um, committee managera, Kiedy masz taką premierę jak my, katastrofalną, gdzie nikt nie jest w stanie grać w grę. Nie ma się gdzie ukryć. E, tutaj powiedział Almir Listo, czyli właśnie e, community manager gry. E, ważne jest, abyśmy nie używali problemów technicznych jako wymówki, ponieważ ewidentnie nie trafiliśmy również z punktu widzenia doświadczenia graczy. No i to jest fakt, bo systemowa ta gra też była niedostateczna. Gra po prostu sprawiała wrażenie niedokończone i to było złe doświadczenie dla naszych ludzi. E, Listo dodał, że o ile tworzenie gier jest trudne, to jeszcze trudniej jest stworzyć grę e, po udanej e, grze, która trwa dekadę. No właśnie. Ciężko dosięgnąć tego poziomu estymy, którą zyskał drugi Payday. I główny producent Andras Penninger powiedział, że wiele problemów wynikało z tego, że studio nie wykonało swojej należytej staranności w kwestii tego, czego gracze faktycznie od gry chcieli. Skończyło się na produkcie, z którym ludzie po prostu nie rezonowali. Myślę, że byliśmy trochę pewni siebie po sukcesie dwójki i w rezultacie podejmowaliśmy decyzję zbyt szybko. Teraz, gdy gra jest dostępna od ponad roku i gracze otrzymali szereg aktualizacji, Starbreeze ma nadzieję, że Payday 3 może mieć taki redemption arc, jak Cyberpunk wątpie. I tutaj Penninger mówi, coś czego się nauczyliśmy, to próba zrozumienia społeczności, zrozumienia co sprawiło, że drugi Payday odniósł taki sukces, a następnie próba przełożenia tego na bardziej nowoczesny kontekst. No to wystarczyłoby tylko nie pogorszyć gry i nie pozabierać ludziom rzeczy. Cały czas ja się zastanawiam, jakby... Co mają w głowie twórcy, kiedy chcą zrobić kontynuację gry po takim sukcesie i nagle sprawić, że gra ma mniej zawartości niż poprzednia? To jest zabieranie graczom rzeczy. Graczom nie zabiera się rzeczy. To jest prosta zasada. Nie wolno graczom zabierać rzeczy. Jak się raz już je dało, to trzeba dać to samo i dołożyć do tego kolejną warstwę, po prostu jak w torcie. Chociaż nie ujawniliśmy, czym może być drugi rok, dla mnie obecnie cierpi na gra cierpi na rozwojenie jaźni mówi tu cały czas producent hmm, próbuje być zbyt wieloma rzeczami, naraz naszym celem powinno być silniejsze główne założenie, każdy napad musi być bardziej napięty, otwarty i satysfakcjonujący brzmi jak reklama e, zabawki z innej branży, ale ok e, napięty, otwarty i satysfakcjonujący spoko, jak dla mnie to po prostu ważne, żeby był niezrypany bo faktycznie ten trzeci pay, payday jest no w, ciężki Al, ani tam nie masz sensownej, sensownej fabuły i nie motywuje do grania ani jakby to nie działa technicznie dobrze nawet mam wrażenie że gunplay zepsuli także tak to właśnie jakieś mam takie tego typu wrażenia Cześć skubi i witam w byciu regular devem dzięki wielkie dobra i idźmy dalej 700 pracowników Ubisoftu strajkuje we Francji w różnych lokalizacjach firmy. Tak, jakbyście jak parę tygodni wcześniej zastanawialiście się, jak ze względu na właśnie obowiązek pracy biurowej ludzie na zdalnym strajkują. Jak widać, mogą. Pracownicy Ubisoftu oficjalnie rozpoczęli strajk w całej Francji. Według francuskiego portalu informacyjnego Le Monde do strajku przyłączyło się 700 pracowników, a 100 osób pikietowało w siedzibie firmy w Paryżu, 50 osób w Montpellier, a os kolejne osoby strajkowały w Annecy i Lyonie, no, czyli cztery główne siedziby właśnie e, Ubisoftu. Pracownicy Ubisoftu we Francji są reprezentowani przez organizację STGW. E, o nie. Będzie, uwaga, będzie czytanie po francusku. Mam nadzieję, że wyjdzie mi lepiej niż Amerykanom czytanie foliadu. Le syndicat de travailler et travailler de vidéo. E, chyba jednak wolę zostać przy we, łatwiej się czyta. Trzy e, tygodnie temu, 26 września, Związek ogłosił plany przeprowadzenia tego strajku w komunikacie prasowym tak swoją drogą to jest co z or organizacja albo związek, aha związek pracowników i pracowniczek gier wideo, okej, okay, no to to ma sens strajk jest odpowiedzią na decyzję kierownictwa o narzucaniu powrotu do biur na 3 dni w tygodniu dla wszystkich pracowników bez konsultacji z przedstawicielami pracowników, także no w Francji też prawa pracownicze widać funkcjonują całkiem solidnie, dlatego bo jeżeli coś takiego stałoby się w Stanach Zjednoczonych to by po prostu wszystkich Zwolnili. Um, idźmy dalej. Premiera Red Dead Redemption na pc wywołała silne niezadowolenie wśród graczy ze względu na cenę port gry, która pierwotnie ukazała się w maju 2010, będzie kosztować 50 dolarów na Steam i Epic Games Store. Gracze w internecie narzekają, że cena jest zbyt wysoka jak na 14-letnią grę. Twierdzą, że nowe wydanie nie jest remasterem i nie wnosi nic nowego. Wielu graczy zapowiada, że poczeka na wyprzedaż i nie argumentują jednak, że port jest niemal remasterem z rozdzielczością 4K z dla 144 fps i działaniem na nowym sprzęcie. Take to Interactive wcześniej nazywało taką cenę, za porty tej samej gry komercyjnie trafną. Czy ja wiem, szczerze powiedziawszy, to wydaje mi się, że aż tak stare gry, które nie mają, znaczy, żeby nie było. Jak sobie zobaczyłem te materiały, to faktycznie tam trochę dokręcili śruby, że tak powiem, jakościowo i spoko. Natomiast, no faktycznie, to jest dość stara gra. Moim zdaniem. Szczerze powiedziawszy, skoro liczą sobie tam 70 dolarów za pełną wersję dużej gry, no to. Wydaje mi się, że ten taki pułap dla DoubleJów albo dla takich remasterów to powinna być połowa powiedzmy tej kwoty 35, może 40 dolarów wydaje się bardziej rozsądna. I myślę, że właśnie ludzie nie mieliby takiej spiny, gdyby to właśnie faktycznie kosztowało te 40 dolców, a może te 49,99 to jest po prostu pułap, który przyjmuje Tektu. Dla właśnie połowy ceny spodziewanej gry AAA i na przykład szóste GTA właśnie będzie miało tutaj pułap cenowy 100 dolarów i trochę mnie to nawet nie zdziwi, co lepsze wydaje mi się, że i tak ludzie to kupią, mam nadzieję jednak, że nie. Idziemy dalej. Alan Hartman, szef Xbox Game Studios, przejdzie na emeryturę pod koniec listopada i jego miejsce zajmie Craig Duncan, czyli szef studia Rare. Hartman jest najbardziej znany z kierowania założenia studia Turn 10 w 2005, odpowiedzialnego za serię Forza. Także no to jest zdecydowanie osoba, która tym, co 10 produkuje, e, pokazała, że e, zna się na rzeczy. E, awansował na stanowisko Xbox Game Studios w zeszłym roku, pracował nad hitowymi seriami Microsoftu, takimi jak Age of Empires czy Fable. W trakcie 36-letniej kariery, 36 lat, wow. w branży gier, Duncan kierował Rare przez prawie 14 lat, nadzorując gry studia Nakinekta, premierę hitowego Sea of Thieves. Wcześniej pełnił role kierownicze w Sumo Digital, Midway i Code Masters. No to to jest faktycznie osoba, która ma masę doświadczenia, także zobaczymy co pod jego, pod jego kierownictwem będzie się działo a ostatnio się działo, no bo był jeszcze partner update czy tam partner presentation i to akurat właśnie zrobię osobno dlatego, bo nie widziałem tego wczoraj ponoć jest sporo fajnych gier także omówię to na osobnym materiale takim pewnie z półgodzinnym, bo znowu będę analizował te wszystkie trailery po kolei i je omawiał ale to właśnie ale to właśnie będzie osobno. Osobno dzisiaj to myślę, nagram i wrzucę, wrzucę pewnie jak najszybciej. Zobaczymy, jak się Łukasz wyrobi z montażem, bo on jeszcze cały czas naparza się Silent Hillem. Tak, jak mówię, tam dużo było tego na napracowanka, także mam nadzieję, że to docenicie. Idąc dalej, Morheim o branżowym kryzysie, aż się boję, bo. Ci ludzie, mam wrażenie, są coraz mocniej odklejeni. Mike Morheim, współzałożyciel i były prezes Blizzarda, omówił trudny, ponury klimat, którego doświadcza ostatnio branża. No, to jest kolejne ewidentnie niedopowiedzenie, bo to jest raczej masakra, a nie trudny, ponury klimat. W rozmowie z Jasonem Schreier'em stwierdził, że spadek w branży jest trochę przesadzony, ponieważ branża gier ogólnie wciąż rośnie i więcej ludzi gra w gry niż kiedykolwiek. Tak, ale ich przyrost jest niespółmierny do tego, ile się produkuje gier, i o tym chyba ludzie zapominają. Podzielił się obserwacjami, jak pandemia i zachowanie ludzi w tym czasie wpłynęły na branżę i firmy. Według niego, w trakcie pandemii, ludzie zwrócili się do platform streamingowych i gier z powodu braku innych zajęć, co spowodowało ogromny wzrost użycia. I to jest akurat fakt. Wiele firm zainwestowało, myśląc, że to nowy trend, ale gdy wzrost się nie utrzymał, zaczę zaczęły ciąć koszty, by wrócić do poprzednich trendów. No tutaj nie powiedział nic szczególnie oryginalnego w istocie. No to jest akurat prawda. Natomiast czy to jest po prostu nieprzesadzony, ponury klimat? No nie no, jest, jest tutaj jednak wiele zjawisk, które wskazują na to, że to nie jest powiedzmy kryzys, taki jak wszystkie, jeżeli chodzi o branżę gier, oczywiście, bo cały czas mam wrażenie, że brakuje jakiegoś tego sygnału, czy impulsu, który znowu mocno wystartuje branżę, i tak jak ten spadek był. Dość mocny przez ostatnie dwa lata i jeszcze będzie się kontynuował. Tak samo wzrost bez takiego jakby big new thing to raczej będzie właśnie też bardzo powolnie dźwigające się, ale analitycy mówią, że generalnie ta dynamika się odbudowuje i faktycznie też pojawiają się pieniądze na rynku. Tylko że efekt tego zobaczymy za 2-3 lata dopiero. E, idąc dalej, nowe studio na horyzoncie. E, IO Interactive, twórcy serii Hitman, nawiązało współpracę ze studiem Build a Rocket Boy, założonym przez byłego producenta serii e, Grand Theft Auto Leslie Benzisa. E, wynikiem tej kolaboracji będzie wydanie gry Mindside thrillera akcji osadzonego w niedalekiej przyszłości Jest to pierwszy tytuł AAA od Build a Rocket Boy, a IO Interactive będzie globalnym partnerem wydawniczym. Także całkiem solidnie. No, IO Interactive ostatnio miało całkiem dobrą pasę, jeżeli chodzi o o rzeczy biznesowe i jako deweloper i jako wydawca, także tutaj no, można mieć zaufanie do tego, że wybrali dobrze, a i samo to studio deweloperskie będzie miało tutaj jak pączek w maśle, o ile nie położą tego projektu. Dobra. A mi że ja, mam lekkie rozdwojenie jaźni, czy kupić RDR na PC-ta? 30-40 dolców okej, okay, więc po, poczeka... I jeszcze chwilę, skoro 14, tak, dokładnie, nie kupujcie na premierę tego. Poczekajcie aż e, gra stanieje, bo na pewno stanieje. E, Rafał schodzą niestety, suchy, że. E, Czekaj, Kingdom, Kingdom Come Deliverance to będzie miało denowo. No, nie zdziwię się, że będzie miało denowo. Tak jak już mówiłem wcześniej, te 12 tygodni będzie musiała gra, jakby pilnować, że tak powiem, swojej kiesy. Stąd, stąd stawiam, że to denowo się pojawi. Nie wszyscy tak robią, bo właśnie Dragon Age na przykład nie planuje montować denowo u siebie. Dalej, czyli to branża jest winna sama sobie. Najsłabsi padną, bo za dużo gier. E no w, trochę też, y, ale to jest kwestia przeinwestowania i na pewno y, pakowania masę pieniędzy w, y, w to, że firmy po prostu niektóre nie chcą tyle zarobić na zainwestowanych pieniądzach, co zarobić wszystko po prostu co się da i ta pazarność trochę y, trochę tutaj też na pewno zrobiła swoje. Skubi dużo gier, a tortu mało, bo większość idzie w mobilki Game as a Service i tak to jest prawda. No mobilki już mają akurat tutaj stałe pułap rynkowe około 50% i to już jest od dobrych pa Lat, także tutaj jakby proporcjonalnie ta skala się nie zmieniła. No właśnie też nie jest do końca tak, że ludzie, którzy robią słabe gry, od razu padną. Dlatego bo niestety aktualnie nie wystarczy zrobić dobrej gry. Twierdzenie, że dobra gra sama się obroni z absolutnym błędem. Trzeba mieć raz, że w miarę dobry produkt, ale dwa, trzeba mieć pieniądze na marketing. Jeżeli nie zmarketinguje się gry dobrze i nie trafi się w grupę docelową, to wtedy się upadnie. Dlatego, bo można zrobić grę. Powiedzmy średnio technicznie, ale jeżeli się trafi do swojej grupy docelowej, no to jest duża szansa na sprzedaż. Tylko, że no właśnie to badanie nastrojów graczy w tej grupie, na której nam najbardziej zależy, jest istotne, a niektórzy bardzo mocno o tym zapominają. Cześć Pawełek Dobra, jedźmy z koksem dalej. To teraz. Sagaftra i strajki z nimi związane po prawie trzech miesiącach strajku Związek aktorów głosowych Sagra zapowiedział wznowienie negocjacji z deweloperami. Rozmowy z grupą negocjacyjną reprezentującą największe studia, takie jak EA, Insomniak czy Take Two rozpoczną się w środę 23 października, głównym punktem spornym jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, która potencjalnie mogłaby replikować głosy aktorów bez ich zgody. Tutaj raczej nawet się rozchodzi o to, że skoro kopiuję mi głosy i nie da się tego ominąć, to OK, tylko płaćcie licencję za głos. I jeżeli planujecie wykorzystać mój głos w scenach, z którymi nie jestem komfortowy, komfortowa i tak dalej, bo to może nie wiem, wpłynąć na to, jak moja kariera jest postrzegana, to wtedy zapytajcie o zdanie. To jest generalnie główne założenie sagafry. Teoretycznie nie jest to trudne do spełnienia, i wiele studiów już niezależnie powiedzmy od tego strajku twierdzi, OK, dobra, spokojnie, nie ma problemu. Natomiast no, paru wydawców dalej się opiera. Stąd ten strike jeszcze funkcjonuje. Eee, dalej idąc, niedawny wyciek danych z Game Freak'a. Eee, zdaje się potwierdzać, że eee, Nintendo Switch 2 będzie wstecznie kompatybilne, co już było potwierdzane chyba z 10 razy. Eee, konsola ma używać tego samego formatu ROM co oryginalny Switch, co oznaczałoby natywne wsparcie dla starszych gier. Także super. Eee, jest to zgodne z wcześniejszymi plotkami doniesieniami Insiderów. Eee, może to też tłumaczyć. I to jest w sumie ciekawe spostrzeżenie, bo o tym tak w sumie nie myślałem, ale to ma sens. Może to tłumaczyć, dlaczego Nintendo wybija po, po kolei wszystkie emulatory bardziej agresywnie niż zwykle, może tak. Bo chcę sobie zapewnić to, że ludzie, jeżeli będą używać tych Romów, to nie na emulatorze, tylko na nowej konsoli. I. To jest na pewno, powiedzmy, wskazanie pewnego trendu. E, czy tak jest do końca? No to to już jest tylko przypuszczenie z artykułu. Idziemy dalej. E, Federalna Komisja Handlu e, ogłosiła nową zasadę Click to Cancel, zgodnie z którą rezygnacja z subskrypcji ma być tak samo prosta jak jej rozpoczęcie. I to jest ciekawe, bo faktycznie w niektórych serwisach, co prawda zapowiadają, że subskrypcję możesz sobie anulować, kiedy chcesz, ale klikasz, powiedzmy, w anulację i tak. A czy na pewno? Ej, bo nam będzie smutno. Ej, czy może jednak byś coś tam od nas kupił? A może tamto, a może to? I faktycznie utrudniają, powiedzmy, rezygnację. Natomiast FTC teraz naciska na firmy w Ameryce, ale to się podejrzewa, że przeniesie na inne na inne kontynenty, że właśnie ten click to cancel ma być bardzo łatwy. Firmy nie będą mogły utrudniać proces Anulowania, kierując klientów na dziesiątki stron, czy zadając mnóstwo pytań. Większość postanowień wejdzie, wejdzie w życie 180 dni po opublikowaniu tej ustawy w rejestrze federalnym. To reakcja na niedawne kontrowersje wokół tego, jak Adobe sobie radziło właśnie z tym, że ludzie anulowali ich subskrypcje. Także, jak dla mnie, spoko podejście. Dobra. Idźmy dalej. Liczby. W pierwszej kolejności Against the Storm sprzedało 1,2 miliona kopii, więc gratulacje dla Iron Games Games Wrocławia. Wydawca Hooded Horse ogłosił też, że Workers and Resources Soviet Republic sprzedało 600 tysięcy kopii, Norland 300 tysięcy kopii. Firma podała też kilka innych statystyk w sprzedaży swoich tytułów tutaj. No, trzeba przyznać, że... Hmm, Hooded Horse robi się takim naprawdę solidnym wydawcą double strategii. Hmm, myślę, że tutaj będzie takim mini paradoksem, byleby tylko nie zaliczyli tego doła, co ostatnio. Natomiast, no, faktycznie, Against the Storm jest świetną grą, bardzo polecam. E, tu jeszcze raz wielkie gratulacje dla chłopaków z bo zrobili naprawdę fantastyczną robotę. E, idźmy dalej, remake Resident Evil 4 e, osiągnął sprzedaż 8 milionów kopii od premiery w marcu 2023. W porównaniu oryginalne Resident Evil 4 sprzedało 13,3 miliona. Resident Evil 2 pozostaje najlepiej sprzedającą się grą z serii z wynikiem 14,2 miliona. No i właśnie, to jest jeszcze to a propos, tak zauważcie, że ile remake sprzedaje względem oryginału? Zazwyczaj sprzedaje mniej. I teraz dlaczego niektóre gry się remakeuje, niektóre nie. Horizona remakują, mimo że nie ma to technicznie żadnego uzasadnienia dlatego, bo gra sprzedała tam 17 milionów, czy tam coś takiego, chyba 17 milionów kopii, więc jest duża szansa, że część ludzi przynajmniej sobie kupi pacza, albo właśnie kupi nowe pudełko i ze względu na zasięg gry, nawet jeżeli sprzeda mniej, to i tak to będzie liczone w milionach. I dlaczego nie ma. Dalej wydanego remakeu Bladborna, mimo że technicznie rzecz biorąc, zrobienie tego remakeu jest bardzo proste i na tyle, na ile gdzieś tam ganiały kiedyś swego czasu plotki, to Sony ma w lodówce tego remastera, powiedzmy, a remakea, no to by musiało, musieliby wydać na to więcej pieniędzy. Natomiast nie zrobią, a na pewno nie zrobią w tym momencie remakea Bladborna, gdyż sam Bladborn po tylu latach sprzedał jedynie, powiedzmy dla nich, jedynie 7 milionów kopii z hakiem. To jest za mało dla nich, żeby zaryzykować zrobienie porządnego remastera, bo wiedzą, że i tak sprzeda się tego mniej, albo przynajmniej to wychodzi mi ze statystyk. To, że gra jest owiana powiedzmy legendą i są pasjonaci, to jest jedna sprawa, ale to, że... Liczby pokazują, że nawet jeżeli byśmy mieli powiedzmy, milion zapaleńców, to milion zapaleńców dla Sony nie jest atrakcyjne rynkowo. Więc no cóż. Dobra. Idźmy dalej. A propos jeszcze liczb. I tekstu przekroczyło 20 milionów sprzedanych kopii. To jest. Wynik rzędu Wow, tak? Gra pozwala zaprosić do darmowej wspólnej rozgrywki osobę, która nie posiada gry. Także to podejście Studia highlight tak samo jak było w przypadku, już zapomniałem, ale tej gry o ucieczce z więzienia. Te wyleciało mi z głowy, jak się, jak się gra nazywała, ale. No, wciąż studio Hazelite zapowie jeszcze w tym roku nowy, nowy projekt i sam Joseph Fars jest naprawdę zachwycony i zaskoczony tym, że gra sprzedała się tak dobrze. Jak dla mnie, no, to jest. No, a ojej, dziękuję ci, Josin. Faktycznie, i tekstu jest świetną grą. Świetną grą, właśnie we dwójkę. Co prawda, jak dojdziecie do sceny ze słonikiem, to zostaniecie zdruzgotani. Natomiast poza tym, bardzo polecam. Jest świetna do ogrania, zarówno szczególnie w ogóle z chyba jakby waszą drugą połówką, jakby nazwać, czy partnerem, partnerką. Także polecam gorąco. Dobra, idziemy dalej. Remake Silent Hill 2 stworzony przez Bloober Team sprzedało milion egzemplarzy od premiery 8 października, czyli tam w sumie, bo to jest już news sprzed wczoraj czy przedwczoraj, i to znaczy, że zajęło im tam tydzień z haczykiem, żeby sprzedać milion sztuk, co jest naprawdę dużym sukcesem. Gra jest świetna. Co prawda, jest parę problemów technicznych, które, o których opowiem w innym materiale, natomiast zdecydowanie jest to sukces i faktycznie Blueber idzie za ciosem, bo z tego co wiem, to już zapowiedzieli właśnie na Xbox Partners Showcase kolejną grę, kolejny horrorek, i jeszcze nie widziałem trailera, nie chcę go oglądać. Ale zobaczę go za, za niedługo, bo będę nagrywał właśnie e, analizę tego showcase'u. E, także wtedy wyrażę swoją opinię. Jestem bardzo ciekaw, e, co tam wymyślili. E, także gratulacje dla Bluebera. E, cóż macie tutaj? E, Chronos the New Dawn się nazywa? Okej, okay, dobra, z, tak mówię, nie mówcie, nie, nie wysyłajcie linków. Zobaczę sobie to e, za niedługo i ocenię, jak to wygląda. Dobra. E, ja się, fajnie by było, gdyby dołożyli też remake pierwszej części do tej dwójki. Podejrzewam, że tak. Mogliby to zrobić, tylko że patrząc na sprzedaż, to gra nie była aż takim dużym sukcesem, o ile dobrze pamiętam. To jest jedno, drugie tam wymagałoby też dużego napracowania, żeby to dostosować. Natomiast może i tylko że pamiętajcie, że milion sztuk. E, to jest powiedzmy 50 milionów dolarów, to nie jest tak dużo dla Konami. Jeżeli gra faktycznie po trzech miesiącach, bo to trzeba patrzeć na statystyki z trzech miesięcy. Jeżeli po trzech miesiącach tam ten pułap będzie znacznie wyższy, to jest duża szansa, że faktycznie jeszcze jedynkę zrymiejkują. Jeżeli nie poterają rynku jakoś szczególnie, bo ten, tak jak mówię, ten milion to jest naprawdę imponująca liczba na dzisiejsze czasy, ale niekoniecznie dla panów w kołnierzykach, także tutaj trzeba to mieć na uwadze. Idziemy dalej. Zwolnienia. Bandai Namco podobno zmusza pracowników do odejścia i anuluje projekty. Firma rzekomo wysyła pracowników do pokojów wypędzeń i nie przydziela im zadań, aby zmusić ich do dobrowolnego odejścia. Bandai Namco zaprzecza istnieniu takich pokojów, ale przyznaje, że niektórzy pracownicy mogą musieć poczekać na przydzielenie do nowego projektu. Tak. I to jest bardzo ciekawe, jak wygląda właśnie kultura pracy zatrudniania i zwalniania w Japonii. Z racji tego, że w Japonii właśnie te prawa pracownicze też są bardzo mocne, bo tam Posiadanie pracy jest jedną z takich podstawowych wartości i istotą jesteśka dla człowieka. Więc jest tam dużo praw związanych z tym, że bardzo mocno trzeba uzasadnić, żeby dana osoba została zwolniona. Więc firmy podchodzą do tego z innej mańki. Mianowicie mają pokoje, w których po prostu sadzają wszystkich pracowników, których chcą zwolnić i nie dają im do roboty nic, absolutnie nic przez czasami dni i tygodnie. Z racji tego, że przez to Japończycy mają poczucie obniżenia własnej wartości itd., itd. to bardzo często to dla nich działa i sami się zwalniają. I przez to nie muszą płacić odpraw, i nie muszą jakby dostawać tego uzasadnienia z pracy, bo sami z niej zrezygnowali. Także to już było raportowane nie tylko w branży gier, i nie tylko w przypadku Bandai Namco. Jeżeli się zwalnia pracowników, to w ten właśnie sposób przynajmniej tak to działa w Japonii. Co prawda znam osoby, które jakby trafiły do takiego pokoju i mogły mieć pod ręką telefon, to generalnie nie szłoby ich, że tak powiem, odkleić od tej roboty, natomiast no, tak nie działa to w kulturze wschodniej. Idziemy dalej. Riot Games ogłosił zwolnienia niektórych deweloperów League of Legends, jednocześnie planując poszerzenie zespołu. Współzałożyciel Riot, Mark Merrill, powiedział, że celem jest posiadanie em, odpowiednich ludzi na odpowiednim stanowisku, nie cięcie kosztów. To ciekawe, to w takim razie ci ludzie, których zwolnił, są nieodpowiedni. E, to jest pitolenie znowu e, i obchodzenie problemu dookoła. Zwolnieni pracownicy otrzymają odprawy z co najmniej 6-miesięcznym wynagrodzeniem. To to jest akurat hojne i rocznymi premiami, także e, całkiem e, nieźle. E, no, firmy akurat na to stać, e, tylko jestem ciekaw, dlaczego akurat e, te osoby wycinali. E, no, bo lol dalej zarabia bardzo mocno. Później trochę średnio game news, ale to pokazuje jakby sytuację trochę na alternatywnym do game devu rynku. Intel zwalnia 1300 pracowników w swoim ośrodku w Oregonie, co stanowi około 5% siły roboczej w tym stanie. Zwolnienia są częścią planu Intela na zaoszczędzeniu 10 miliardów dolarów do przyszłego roku. Intel twierdzi, że pracownicy, którzy przyjęli odprawę, otrzymali 13-tygodniowe wynagrodzenie plus dodatkowe półtora tygodnia na każdy przepracowany rok. To jest ciekawe ze względu na to, no, ile właśnie kosztują te odprawy, że dalej im się firmie opłaca, to ciekawe ile ci inżynierowie i pracownicy e, zarabiali faktycznie, e, i jak tak naprawdę firma musi źle zarabiać w stosunku do wydatków, że e, opłaca im się takie odprawy dawać. Także to jest też trochę niepokojące, powiedzmy, pod kątem funkcjonowania rynku. E, dobra, e, tak. In, mówisz tutaj, Intel niedawno zwolnili 15 tysięcy ludzi. Tak, e, to jest fakt. E, Intel zwolnił ludzi ze względu też na to, że sprzedaż ich GPU nie była dostatecznie wysoka, że niektóre technologie, które tam prowadzili, też, o ile dobrze pamiętam, to też Nokia miała takie właśnie liczone w tysiącach zwolnienia, ze względu na to, że Powiedzmy, te stacje nadawcze 5G nie są tak szybko adaptowane jak oni się spodziewali, że będą, zwłaszcza właśnie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no u nas na przykład ten szybki internet wydaje się postępować znacznie lepiej niż w Stanach i łatwiej się adaptuje, z czego dzięki czemu mamy bardzo szybki internet LTE. Które jest rzadkością w, właśnie, Stanach Zjednoczonych. Widać, tam nie ma na to takiego zapotrzebowania, i tu się ewidentnie Nokia też przeliczyła. Zobaczmy jeszcze pytania. No właśnie, dobra. To tutaj nie mamy nic i idziemy dalej. DONT Not rozważa reorganizację i zwolnienia w obliczu słabych wyników finansowych w pierwszej połowie 2024 dyrektor generalny Oskar Gilbert stwierdził, że restrukturyzacja może skutkować eliminacją do 69 miejsc pracy. Rozczarowujące wyniki są i Banishers doprowadziły do wstrzymania pracy nad dwoma niezapowiedzianymi projektami. Także, tak, bo już było wcześniej zapowiadane, że zwolnienia mogą nastąpić, teraz już potwierdzono, że takowe będą. Szkoda, bo Dontnod zawsze robił dość ciekawe gry, tylko że one zawsze miały problem raz z marketingiem dobrym i dwa z dopracowaniem jakby tych wszystkich systemów, ale zawsze gdzieś tam był ten, ta to oryginalności, która jednak skłaniała do tego, żeby ten tytuł, ten nowy tytuł od nich ograć, także wciąż polecam, chociażby są, bo było bardzo interesującym tytułem. Dobra. Idźmy dalej. Yy, seria krótkich newsów na koniec, bo mamy już za 158, yy, a za chwilę trzeba iść do roboty. Momencik tylko załyczę. Dobra. Ledźmy. Microsoft zawarł umowę w sprawie prywatnego pozwu antymonopolowego złożonego przez graczy w związku z przejęciem Activision Blizzard za 69 miliardów dolarów. Warunki ugody nie zostały ujawnione. Prawnicy zaświadczyli, że każda ze stron poniesie własne koszty. Microsoft finalizował przejęcie przez prawie dwa lata zmagań prawnych. E, tak, tutaj stawiam, że po prostu im powiedzieli, ej, nie wygupiajcie się, albo im odpalili coś po prostu małego, żeby się odczepili. No bo ten pozew był no, gracze porywają się na wielką korporację z powiedzmy powodu, że im nie pasuje to tak średnio nie? tutaj nie stawiałem, że ugrają cokolwiek ale skoro skończyło się ugodą to znaczy, że po prostu musieli coś dostać żeby się nie pluli o to bardziej Nediz i Bungie zapowiedzieli darmową mobilną strzelaninę Destiny Rising osadzoną w uniwersum właśnie gry gra zaoferuje strzelanie z pierwszej i trzeciej osoby na ekranie dotykowym bądź z kontrolerem. To pierwszy widoczny efekt partnerstwa Bungie i Netis z 2018 roku, który jest wart, ten projekt, około 100 milionów dolarów, więc no, tania rzecz to to nie jest. Zobaczymy jak będzie z jakością, chociaż raczej się nie przekonam, bo nie jestem mobilkowym graczem. Bioware ogłosiło, że Nadchodząca gra, e, właśnie Dragon Age The Veilguard, będzie pozbawiona systemów DRM, e, tak jak denowo. Oznacza to brak możliwości wstępnego pobrania gry na PC. Gracze będą mogli ją ściągnąć dopiero w dniu premiery. E, tutaj akurat jest zaskakująco, poz, znaczy zaskakująco, nie, nie, akurat nie zaskakuje ten pozytywny odbiór. E, tam jeszcze. E, Właśnie twórca, ten główny producent gry, Michael Gamble, powiedział, że no, ufamy wam. Także zobaczymy, ile to zaufanie będzie warte faktycznie. Dobra, idziemy dalej. Byli członkowie redakcji magazynu Edge. Uruchomili nową publikację o grach o nazwie On. te Tutaj mamy właśnie projekt Andrew Hinda, Nathana Browna, także no dwie stare wygi, że tak powiem, jeżeli chodzi o magazyn. Ponad 20 lat właśnie pisali o grach, także no jestem bardzo ciekaw jak im pójdzie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że publikacja będzie na poziomie właśnie głównego wydawnictwa, no bo Edge to był taki dla mnie bardzo wyjątkowy magazyn. Raz na jakiś czas udawało mi się dorwać jakiś numer. Zwłaszcza jak byłem takim kompletnym smarkiem, gdzieś tam udawało się albo kupić to, powiedzmy, z drugiej ręki, albo zamówić przez internet. I no, publicystyka tam to był naprawdę najwyższy poziom, moim zdaniem. Więc no, mam nadzieję, że to nowe wydawnictwo im siądzie. Następnie tak. Tutaj mieliśmy już Osegawtra. Outer Sloth. Twórcy gry Among Us pozyskali dodatkowe finansowanie dla swojej nowej inicjatywy. Właśnie, znaczy tak, Inner, pomyliłem się, to jest tak. Studio Inner Sloth, czyli ci, którzy robili Among Us, mają teraz piąt wydawniczy nazywany Outer Sloth i dostali dodatkową kasę, właśnie na gry i tutaj właśnie z tego co widać w materiale podpisali już umowy z 13 twórcami, więc całkiem sensownie między innymi z Kasejem Jano, czyli twórcą gry Slay *The Spire*. Jestem bardzo ciekaw jakie to są tytuły i co tutaj wykombinują. No ogłosili jakby całość na Summer Game Feście i pewnie zobaczymy pod koniec roku na Video Game Awards może już pierwsze efekty ich pracy, a Same gry zapewne wystartują w przyszłym roku, także ja już zacieram rączki, bo zobaczymy właśnie jak Outer Sloth swoimi zasięgami będzie w stanie wspierać młodych twórców i mniejsze gry. I... dobra, zobaczmy, gra jak pytanie. Powiedz mi przyjacielu, czy masz jakieś informacje co do postaci generowanych przez AI, czy można wdrożyć taką postać do swojej produkcji? czy po modyfikacji, z, powiedzmy, pytanie jest tak zadane, że trochę nie wiem, jak je interpretować, bo jest bardzo u, urywane, ale jeżeli pytasz o to, czy AI jest w stanie wygenerować postać ym, taką trójwymiarową, to absolutnie nie. Można y, za pomocą metahumana, czyli narzędzia, które nie jest AI-based, wygenerować sobie model postaci. Można spróbować spiąć model generatywny do tego, żeby postać mówiła, powiedzmy, czyli będzie odpowiadała tekstem, i można wtedy spiąć system tekstu speech, żeby mówiła w określonym tonie, jeżeli się oczywiście nauczy model. I można to robić zarówno przez internet, jak i y, tworząc lokalny silnik do tego, żeby właśnie postać odpowiednio się wypowiadała. Także tutaj tekst i generacja dźwięku jest możliwa przez AI już teraz. Natomiast wygenerowanie postaci 3D z animacjami absolutnie nie. AI jest na to absolutnie zatempe. Chodzi o obrazki JPG biometryczne. Bardzo bym prosił o lepsze sformułowanie pytania. Bo nie wiem, jak je mam odczytywać. E, dobra, e, i ostatni news. E, Activision e, potwierdził, że Call of Duty Black Ops 6 nie zostanie wydane w Kuwejcie. Firma ma nadzieję, że lokalne władze zmienią decyzję. W rezultacie, wszystkie zamówienia przedpremierowe w Kuwejcie zostaną anulowane i zwrócone. Bliski Wschód i Afryka Północna to rozwijający się rynek dla branży. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego kuwejski rząd nie zatwierdził wydania gry, która, którą, której część rozgrywa się właśnie w tym kraju podczas wojny w Zatoce Perskiej. Takie sytuacje nie są rzadkością. są nie planuje wydać Rides of the Ronin. Korei Południowej, a GSC Game World zablokował sprzedaż Stalkera w Rosji. Jeżeli gra nie zostanie oficjalnie wydana, gracze w Kuwejcie będą musieli sięgnąć po VPN. -y. No to są zazwyczaj kon właśnie kontrowersje na e, tle politycznym. E, tak to czasami po prostu bywa. Dobra, jeszcze zobaczmy te pytania. Mamy parę minut, także jedźmy z e, Koksem tutaj. E, jakie są przeciętne godziny pracy w studiach deweloperskich? E, Jack Holson. No zgodnie z prawem pracy 8 godzin, w praktyce zależy, kiedyś, no, pamiętam, że pracowałem czasami po 16 i 20 godzin dziennie, teraz to tak nie funkcjonuje, natomiast no, w momencie, kiedy są na przykład przedłużone godziny pracy po to, żeby dociągnąć projekt do milestone'a, no to czasami te 8 godzin przechodzi w 10, 12, 14 przez raczej krótki okres czasu, no natomiast w większości przypadków wciąż to jest 8 godzin dziennie. mi że jaj. Obstawiam, że Concord 2 będzie zrobione przez AI, bo jedynka wygląda na twórcza GPT. Nie i nie. Wątpię, że Concord w ogóle jako kontynuacja powstanie jakkolwiek. E, Grajek, czy mogę wdrożyć bezkonfliktowo z prawem obrazek JPG twarzy postaci wygenerowane przez AI? E, I tutaj jest różnie z tym. To jest tak, jeżeli masz swój własny model generatywny i wytrenowałeś go na obrazkach, które są powiedzmy, zgodne z prawem, czyli w sensie zgodne z prawem na zasadzie, jeżeli uzyskałeś licencję, albo te obrazki wprost jest napisane, że są royalty free i tak dalej, to wtedy możesz spokojnie sobie taki obrazek użyć. Natomiast jeżeli korzystałeś z ogólnie dostępnych modeli, to teoretycznie rzecz biorąc, to jest złamanie prawa. Natomiast na tym etapie jest to um, powiedzmy ciężkie do egzekwowania, ale jeżeli w, na, Steamie, na Steamie ktoś zgłosi Cię, że wykorzystujesz AI generowane obrazki bez żadnych przeróbek, bez żadnego powiedzmy ukrycia tego w jakikolwiek sposób. No to z tym może zdjąć kartę twojego produktu, bo to sobie zagwarantowali gdzieś tam w tem. No, w przepisach serwisu. Tak więc jest ileś obostrzeń, w których no nie zalecałbym korzystanie czysto z jaj, bo może Cię ktoś złapać za rękę, że tak powiem. Jeżeli masz jakieś artystę na podorędziu, to chyba najszybszą drogą jest wygenerowanie obrazka, a potem zlecenie mu przemalowania tego tak, żeby to nie wyglądało na AI. Ewentualnie skorzystanie z tych funkcjonalności, które daje powiedzmy na przykład Photoshop, tam Illustrator i tak dalej, bo tam są takie moduły, które ułatwiają pipeline tworzenia grafiki, między innymi właśnie do tworzenia, nie wiem, awatorów postaci. I on technicznie rzecz biorąc jest legalny, bo tam mają sobie to zagwarantowane w umowie, w praktyce też nie do końca, no ale jeżeli skorzystasz z tego narzędzia na pewno będzie Ci e, może się zasłonić powiedzmy za tym, co gwarantuje Ci Adobe, o może tak. Także tutaj ta sprawa nie jest do końca łatwa, jeżeli chcesz być tak czysty, czysty prawnie, także nikt Ci tego nie zarzuci. Natomiast możesz zaryzykować i po prostu korzystać ze Stable Diffusion czy, czy Mid Journey, e, bo zanim wejdą w życie niektóre z tych ustaw jeszcze, które zablokują absolutnie korzystanie z AI, to może trochę czasu minąć. I czekaj, 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 Jack Holson, chodzi mi o to, na którą do roboty, a to to jest różnie, szczerze powiedziawszy. Ja często pracuję, właśnie bardzo wcześnie z rana. Kiedyś, jak miałem możliwość, no to zaczynałem pracę o siódmej, o szóstej. Jak zacząłem regularnie chodzić na siłownię, to przesunąłem sobie to na ósmą, dziewiątą teraz na przykład mam klienta za, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych przez co mam godziny pracy 10 18 więc zaczynam jeszcze trochę później ale wcześniej mam jeszcze parę innych obowiązków więc no to bywa po prostu różnie w tym zakresie zależy od, zależy od klienta wydaje mi się i z kim współpracujesz dobra. To moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o news. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to dawajcie jeszcze ostatni łyk kawę i ostatni, ostatnie okno na news. Jak nie, to kończymy. Nie widzę już więcej pytań. W takim razie bardzo Wam dziękuję za wspólny czas, dziękuję, że jesteście, bardzo dziękuję za lajkowanie, subowanie, udostępnianie dalej, za miłe słowa, za wspieranie tutaj kanału właśnie, także wielkie dzięki, wielkie dzięki, że jesteście i do zobaczenia na kolejnych materiałach, tak jak już mówiłem, za niedługo będą, będzie analiza w Silent Hillu, będzie analiza właśnie Partner Showcase Xboxa podsumowanie tego Next Festu Steama gdzie podsumuję gry które najbardziej mnie ujęły i cały czas pracuję nad tymi komunikacyjnymi wykładami bo tego jest dużo ale to też powstanie myślę przed jeszcze Gigiem. także do zobaczenia na kolejnych materiałach na okiem dawa cześć